Dzień dobry, witamy serdecznie. Profesor Andrzej Rzepliński, były szef Trybunału Konstytucyjnego, trochę zasłuchani w rozmowę z Krystyną Jandą. Swoją drogą pięknie odgrywała to, co działo się tutaj gdzieś niedawno, 11.11. na ulicach Warszawy i twierdzi, że teatr jednak dzisiaj powinien zabierać głos, bo w nim nadzieja. A czy to, co się wydarzyło w Sejmie ostatnio, kiedy w ciągu sekundy to, co zdarzyło się wcześniej z Sądem Najwyższym, odwrócono o 180 stopni, to dla pana nadzieja? To dalszy ciąg kontrrewolucji i budowy państwa, które nie ma nic wspólnego z rządami prawa, z demokracją parlamentarną. Ale kontrrewolucja, próba... która się poprawia, czy...? Nie, bo myślę, że raz, że się zestrachali, a my, że Polska w ogóle zostanie postawiona, nawet nie w sieni, a gdzieś w jakimś kącie w ramach struktur unijnych, i że to będzie jej kosztowało totalną przegraną w wyborach europejskich, a potem być może w wyborach parlamentarnych. Ale być może zrozumieli, że to, co zrobili i to, co robią i zrobili do tej pory i to, co zrobili tą ustawą, to ich nadzieje na to, że da się cokolwiek naprawić, jak to w uzasadnieniu tej ustawy, czy tak zwanej ustawy. Ustawy około konstytucyjnej nie przyjmuje się w trybie 3 godzin i 37 minut. W Polsce minut. Się przyjmuje. To tylko podkreśla, jak to jest ważne, panie profesorze. Formalnie dalej jesteśmy częścią Unii, częścią Europy, zachodniej Europy, a nie wschodniej Europy. Raczej tak. To nie jest Kazachstan. Na wschodzie Europy to może nawet jeszcze szybciej by poszło. U nas aż 3 godziny. Ale swoją drogą, nawet samo to słuchanie, jak wyglądać ta sytuacja będzie teraz? Sędziowie, którzy nie mogli, teraz nagle mogą, wracają, tak jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Nawet Krystyna Janda też wspominała w tym wywiadzie, że ona siedzi, słucha tego w telewizji i ci sami ludzie, którzy jeszcze chwilę temu mówili coś zupełnie innego, że się nie cofną o krok, nagle cofają się o 100 kroków. Pan to rozumie? Rewolucja pożera swoje dzieci. Myślę, że rozumieją, że nie dadzą rady 10 tysiącom sędziów dziennie. Sądy kończą sprawy mniej więcej w 17 tysiącach spraw. Te wyroki regulują sytuację prawną dziesiątków tysięcy ludzi dziennie, no bo średnio sprawa to jest na pewno 2 osoby, ale tych osób może być więcej, których sytuację reguluje rozstrzygnięcie sądu, więc tego nie mogą kontrolować. Nie zdaje się, że nie są w stanie, a przykładem doskonałym jest Sąd Okręgowy w Krakowie, nie są w stanie, narzucając na prezesów tych sądów ludzi, którzy nie mają właściwości osobowościowych, żeby kierować czymkolwiek. Już nie mówię o merytorycznych, o osobowościowych. Prezes sądu to prezes sądu. To i można powiedzieć w kategoriach firmy, no to nie jest tak dużo, 30-50 sędziów, ale każdy z nich ma wielką władzę. To jest bardzo specyficzna instytucja, sąd okręgowy czy sąd apelacyjny. Narzucając takich ludzi, nie są w stanie opanować tych 30-50 osób. Co z tego, że mają swojego człowieka jako prezesa? Ale dlatego, że on nie ma szacunku u sędziów? Tak, jest sam. I on to... Może taki człowiek nie... Z tego, co wiem, i z tego, i z innych sądów, może ma taką osobowość, że wszystko mu jedno, ale on nie jest w stanie efektywnie kierować tym sądem. Kiedy ma bunt, tak? Tak, bo ten bunt jest specyficzny. Sędziowie to nie oczekujemy od sędziów, żeby byli na barykadach. No jakby była taka potrzeba, to przecież... No, chociaż zdarzają się tacy i też, to też są może nie na oczekujemy, to, tak? Oczekujemy, tak jak wczoraj to była dobra ilustracja, myślę, że ładnych parę milionów ludzi oglądało transmisję czy relacje z przesłuchania pozwanego i powoda w sprawie, którą założył Jarosław Kaczyński prezydentowi Wałęsie. I to była także dobra lekcja wychowania obywatelskiego. Tak jak to, co obserwujemy w relacjach
z Sejmu czy z Senatu z tych nocnych posiedzeń. To jest, czy kiedy obserwujemy dziennikarzy czyhających o pierwszej po północy na ludzi kierujących naszymi finansami, systemem bankowym, wychodzą jakby... Najważniejsze rzeczy się załatwia zawsze w nocy, kiedy oni przez cały dzień się napracują, zostawiają sobie po prostu na podsumowanie creme de la creme. Nie wiem, czy się boją ludzi, czy... Nie, myślę, że jest coś takiego rzeczywiście dzisiaj, że pojawił się pewien chaos. Ta decyzja Sejmu, mimo że jest powiedzmy jakąś naprawą tego, co zostało wcześniej zrobione, też powstała, nawet te same 3 godziny sugerują, że powstała bardzo chaotycznie i bardzo dynamicznie. Panie redaktorze, tego się nie da naprawić, co zrobili z Sądem Najwyższym. Nie oszukujmy sami siebie. To jest tak jak przed stadionem grupa chuliganów stadionowych skopała kogoś. Człowiek na granicy śmierci zostaje dowieziony do szpitala. Lekarze robią wszystko, ratują człowieka, a my mówimy, no nic się nie stało, przecież... Przecież uratowali, tak? Uratowali go, to o co chodzi. Nie uratowali. Sąd Najwyższy będzie musiał się z tego bagna, które oni zrobili, organizacyjnego, prawnego, także sposobu traktowania sędziów, będzie musiał wychodzić co najmniej jedno pokolenie, czyli 15-20 lat w normalnym funkcjonowaniu musi nastąpić, żeby przywrócić sytuację, która była przed tą kontrrewolucją, którą oni tam zrobili, z tą całą pogardą, z tymi bluzgami, które premier wygłaszał na forum europejskim, tymi jego kłamstwami różnymi. I co? I teraz odwrócili, tak, w tym trybie, tym samym. Nawet posiedzeń komisji nie było, czyli nie obserwowaliśmy trybu. 30 sekund ma poseł, który ma jakieś uwagi, zastrzeżenia, propozycje do rozważanego na posiedzeniu komisji projektu, ma 30 sekund, wyłącza mu się mikrofon. Ja wiem, że można się na to oburzać z boku. Nie oburzać, to nie jest prawo. Tylko, że to są ale to powoduje, że nie mamy do czynienia z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. To właśnie zaskarżyła w formie pytania prejudycjalnego. Wczoraj uchwała podjęta przez sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oni stawiają poważne pytanie. I komu mogą postawić to pytanie? Stawiają to pytanie Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Tak samo, jeżeli jest jakiś członek obecnej KRS, który ma sumienie i osobowość sędziego, to nie, niezależnie od tego, co byśmy myśleli i mówili o Trybunale Konstytucyjnym, to on nie jest właściwy. Właściwy do tego, tam chodziło o decyzję, o kontrolę legalności decyzji, jak stanowi Konstytucja, są sądy administracyjne, a nie Trybunał Konstytucyjny. On kontroluje konstytucyjność prawa. Jeżeli tak, to niech to, co jest obecnie, czy się uważa za Krajową Radę Sądownictwa, to niech zapytają Trybunał Konstytucyjny, ale nie mamy do niego zaufania, więc jego orzeczenie będzie bez tak naprawdę znaczenia. I o tryb uchwalenia, obalenia Krajowej Rady Sądownictwa, złamania konstytucji, niech odważnie zapytają, czy pozbawienie Krajowej Rady Sądownictwa tych 15 sędziów było zgodne z konstytucją. Tylko wie pan, dzisiaj tak jak pan mówi... Albo niech zadają pytanie KRS, niech zada pytanie, bo właściwy, chodzi o wartości europejskie. Jest tutaj znowu Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Unii Europejskiej. On decyduje o tym, czy to polskie, czy to francuskie, czy jakiekolwiek inne prawo, tam gdzie są wątpliwości, są zgodne z wartościami i zasadami zapisanymi w traktacie Unii Europejskiej. Tylko nie wiem, czy smutne nawet, bo wiem, że jednocześnie bardzo prawdziwe jest to, że nawet jak dzisiaj sam pan zwrócił na to przed chwilą uwagę, mówiąc o Trybunale Konstytucyjnym, nikt nie wypowiada tej nazwy z szacunkiem i nikt, większość nie przywiązuje wagi do jego orzeczeń, bo tak jakby bierze tą instytucję w nawias. Instytucję, którą pan kierował, która wydawało się jest tym ostateczną instancją w Polsce. No i niech wobec tego osoba wykonująca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego skieruje pytanie do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, czy sama ustawa, na mocy której objęła tę funkcję, oraz procedura, w której to się odbyło, jest zgodne z podstawowymi wartościami unijnymi. Tylko czy wartość przed prawem, bo rozumiem, że to podważa pan same wartości, że to się stało niezgodnie z wartościami, czy niezgodnie z prawem? Artykuł 2, 3 Traktatu Unii Europejskiej używa pojęć wartości i zasady. A to jest prawo, bo no to tak. Więc oczywiście z wartościami zapisanymi w prawie wspólnym dla wszystkich Europejczyków. Powtarzam, nie tylko dla Polski, nie tylko dla Czechów, nie tylko dla Szwedów czy Chinów. Dla wszystkich instytucji istotnych dla funkcjonowania całej Unii. Polski Sąd Konstytucyjny jest ważny dla całej Unii. Tak samo Sąd Najwyższy, tak samo Naczelny Sąd Administracyjny. Stanowienie prawa w Polsce ma znaczenie dla systemu prawnego, dla funkcjonowania, dla spójności Unii Europejskiej. Nie jesteśmy samotną wyspą szaleńców. Jeżeli tak, no to rzeczywiście możemy... Myśli pan, panie profesorze, że to, co działo się przed Sądem Najwyższym, to, że ludzie wychodzili tam, żeby pokazać nie pozwolimy, nawet nie wiem, czy mając nadzieję, że to się uda, czy nie uda, ale że to też wpłynęło na tą decyzję, która się zadziała ostatnio w Sejmie, czy to jest tylko strach przed Unią jako instytucją? Wie pan, ja myślę, że ja mam ogromny szacunek do tych ludzi, którzy mają jakieś nie... Tak samo jak w sumie nieduża grupeńka osób z panią Michalską na czele w tym swoistym barakowozie przez 808 dni, 24 godziny na dobę, żeby tam pod nieobecność nie usunęli tego. Mówi pan o barakowozie przed kancelarią premiera. Każdego dnia warowali, domagając się publikacji. Dla zwykłych ludzi coś abstrakcyjnego. Przecież ludzie nie zaglądają do Dziennika Ustaw, czy jest opublikowany wyrok, czy nie. Oni rozumieli. I stąd myślę, każdy z nas jest zobligowany mieć szacunek do tych osób. Nie tylko dlatego, że to kosztowało także ich życie, ale to, że oni tak znakomicie wyczuwają to, co jest absolutnie istotne i kapitalne dla wartości każdego państwa. Dlatego, co ono oferuje swoim obywatelom oraz oferuje Unii Europejskiej, jeżeli chcemy brać od Unii, a na tym Unia jest budowana, na tym systemie win-win. Ja daję, ja oferuję i ja biorę. Ale to wszystko nas wzmacnia. To dawanie i oferowanie. I branie w sumie nas wzmacnia. To, co Juncker powiedział w ostatnim swoim przemówieniu. Unia Europejska musi być supermocarstwem. Także militarnym. Także gospodarczym. Pod każdym względem. Na pewno Brexit Unię osłabi. Także dlatego, że nie tylko dlatego, że 60 mieli milionów mniej będziemy mieli współobywateli, ale również ze względu na siłę gospodarczą i tak dalej w Wielkiej Brytanii. Miejmy nadzieję, że Brytoni wrócą do Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że 27 państw, no to będzie już jakaś totalna rozsypka. Natomiast w tym kontekście prawnym, w którym my jesteśmy dzisiaj w relacji z Unią, myśli pan, że to, co się zadziało, to jest wynikało też ze strachu przed tym, jakie mogą być konsekwencje? Tak, to... Ja myślę, że mieli jakieś analizy, że niepodporządkowanie się temu postanowieniu to również mieszało tym, którzy rządzą, jeżeli chodzi o zarządzanie Sądem Najwyższym. Te dwie niezgodne z konstytucją, bo sam zamiar powołania tych izb nadzwyczajnych, ja je nazywam tajnymi izbami. Mieliśmy tajną izbę, sekcję specjalną w Sądzie Najwyższym w latach 49-53. Nie wracajmy do tego. Mówi pan o tej izbie dyscyplinarnej, między innymi, tak? Ale również tej izbie spraw nadzwyczajnych. Ja nie wiem, dlaczego ustawodawca zapisał, że można wzruszyć każdą prawomocnie zakończoną sprawę, jeżeli orzeczenie zapadło do 20 lat wstecz. Dlaczego 20 lat? Kto miał w tym interes? Być może nikt. Być może tylko głupota. Ktoś powiedział, a 20 sobie wyjdzie. Ale być może ktoś miał interes. Jakaś grupa osób miała interes. Po historii z KNF-em
Na wszystko trzeba patrzeć. Nie dlatego, że jesteśmy w Polsce, tylko dlatego, że jak budujemy taki system, to czy to będzie Polska, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, to się jakoś wyrodzi i będzie patologiczne. I obserwujemy szybkie psucie państwa polskiego. Czy dzisiaj wygląda na to, że Trybunał Konstytucyjny jest, jak mówię, w nawiasie i bardzo wąska grupa ludzi szanuje go i ceni, a reszta patrzy na to z dystansem, mówiąc czule. Zostaje tylko Europa? No, my jeszcze zostajemy. Polacy to naród wolności. No, na pewno Europa tutaj jest istotna. Jej wspólne instytucje. Jej mówię nie dlatego, że jej to znaczy, to jest zewnętrzne wobec nas. Nie, to jest nasze. Nie tylko możemy, ale musimy używać tych instytucji, bo to, co my wyprawiamy, jest skierowane przeciwko całej Unii Europejskiej. Polska jest zbyt dużym, zbyt ważnym państwem i mamy zbyt dużo do zaoferowania i zbyt jesteśmy potrzebni Unii dzisiaj i dającej się przewidzieć przyszłości. Żeby się izolować? Żeby się izolować i żeby oni pozwolili na izolowanie się. To oni bronią naszych wspólnych wartości. Tylko to pan patrzy na to, że oni bronią wspólnych wartości. Ci, którzy tutaj rządzą, mówią, że Unia się wtrąca. A to wara od naszych spraw. To my decydujemy, jak powinny wyglądać nasze sądy. To my decydujemy, jak powinien wyglądać Sąd Najwyższy, bo jesteśmy tu u siebie. Nie, absolutnie nie. Nie możemy stanowić prawa o sądach takie, jakie chcemy. Jak kłamią żywe oczy i ludzie od prezydenta, i ludzie z rządu, i Sejmu, że kwestia ustroju sądownictwa jest wewnętrzną sprawą każdego państwa. Oczywiście, że jest, bo procedury są nieco inne, zwyczaje są inne. Wiadomo, jak wygląda sędzia angielski na sali rozpraw, jak wygląda adwokat angielski. Inaczej jest to u Niemców, inaczej u Francuzów, inaczej u nas. Naturalnie to jest także siła, ta różnorodność jest siłą Europy. Ale fundamenty są takie same. Jak nie będą nam rozstrzygać. Każdy sąd, który wydaje wyrok prawomocnie i ostatecznie, rozstrzyga jakiś problem, z którym ludzie przychodzą do sądu, bo jeżeli sami nie potrafią na przykład w arbitrażu czy w jakimś postępowaniu ugodowym dogadać, no to musi to sąd rozstrzygnąć. I wykonywanie orzeczeń sądu i to bezwłocznie, każdego rozstrzygnięcia, nie tylko tego, o którym tutaj mówimy, o postanowieniu wiceprezesa Europejskiego Trybunału w sprawie bezwłocznego wstrzymania, wrócę do tego, o czym już mówiłem. Oni musieli także spróbować zrobić coś Sądem Najwyższym, bo jak tam wszedłem, żeby się wpisać w księdze, którą włożyła pani prezes Gersdorf, to czułem martwą ciszę. To było przerażające. Najważniejszy sąd w Polsce. Jak się wchodziło do Sądu Najwyższego, to czuło się, tu się stanowi sprawiedliwość. A teraz miałem poczucie, że wchodzę do martwego miejsca. Nie to, że tam się nic nie dzieje. Mhm. Dzieje się. Są jakieś rozprawy. Nie te emocje. Jakieś nie te posiedzenia. Nie ma tej atmosfery. Ale z drugiej strony, panie profesorze, nie ma tej atmosfery wokół Sądu Najwyższego, nie ma tej atmosfery wokół Trybunału Konstytucyjnego. To gdzie ona jest? Gdzie ona wyparowała? No, jest w nas. Ludzie potrzebują sprawiedliwości. To nie może być zatrzymane. Ludzie potrzebują mieć przekonanie, że ostatecznie sprawy trafiają do Sądu Najwyższego, ale teraz już nie mają tego przekonania, bo nagle jest Izba Nadzwyczajna, która może zrobić wszystko przy pomocy także ławników ubranych w szorty. Z całym szacunkiem dla ławników. Jestem za tym, żeby byli w sądach rejonowych. Żeby byli w sądach rejonowych. Tam, gdzie rzeczywiście na pierwszym etapie, jeżeli tam zapada sprawiedliwe rozstrzygnięcie, nie ma apelacji. Tam najbardziej można umacniać zaufanie ludzi do sprawiedliwości, ale nie w Sądzie Najwyższym. To nie jest miejsce, żeby takie ludowe poczucie sprawiedliwości pod tytułem, bo ja uważam, że tak. A dlaczego? Uważam, że tak. Bo tak. I to nie jest Sąd Najwyższy, to nie jest sąd kasacyjny. I nagle okazuje się, że orzeczenia kasatoryjne Sądu Najwyższego można podważyć i trafiają do ludzi, którzy nie mogą mieć o tym pojęcia.
a nie mogą się uczyć, bo tak jak jedna z pań kandydatów do, na ławnika powiedziała, to ona się douczy. No nie może się douczyć. Tego się nie da kupić. Ale naprawdę. To jest ten moment, w którym właśnie kiedyś PiS mówił, nawet premierowi Morawieckiemu pamiętam takiego wywiad, w którym on mówi tak, okej, myśmy czekali parę lat, my nie wszystko umiemy, ale kiedyś musimy się tego nauczyć, dlatego otwieramy drzwi szeroko dla naszych kadr, one teraz przyjdą i się nauczą. Jak dzisiaj otwiera się informacje o tym, jak wyglądają współpracownicy czy współpracownice szefa Narodowego Banku Polskiego, to widać, że dzisiaj każdy wiele może. Panie redaktorze, na tym podlega odnawianie się elit. Jedni się starzeją, inni dorastają. Wśród tych dorastających pojawiają się ludzie z pewnymi talentami, które są korzystne dla instytucji, dla wszystkich. I w naturalny sposób. No nie możemy tworzyć systemu podobnego do włoskiego, gdzie wszędzie rządzą dostojni starcy, którzy rano mają kłopot z przypomnieniem sobie, jak się nazywają. I wiadomo, że Włochom to specjalnie nie służy. Mimo, że mam kontakty z uniwersytetami włoskimi, wiem, że także sędziów mają znakomitych, ale w polityce tak tam u nich to funkcjonuje. Elity się muszą odnawiać. Tylko co u nas zrobili? Myśmy budowali ostatnie prawie 30 lat jedną z najważniejszych instytucji w każdym społeczeństwie, a zwłaszcza w państwie unijnym, jakim jesteśmy od ponad, czy prawie 15 już lat. Służbę cywilną. Ludzie, którzy otaczają premiera, rząd, ważne instytucje, a także w dyplomacji, to muszą być ludzie, którzy kiedy zostają zaliczeni do korpusu służby cywilnej, artykuł 153 mówi, czego się wymaga od członków tej korpusu. Podobnie jak sędziowie, koło 30 roku życia, 31, 25 lat poświęcają na uczenie się państwa, także Europy, żeby ja chcę, żeby premier mojego rządu miał wokół siebie największych bystrzaków, jakich można sobie wyobrazić. A może to są bystrzaki na miarę możliwości? Jedna z pierwszych ustaw dobrej zmiany to była ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej. Rozwalili mnie taksówkarze wozili, którzy byli członkami Korpusu Służby Cywilnej i żeby utrzymać się, no to jak sami mówili, przeszli na taksówki. Tak. Już. Ale już? Tak? A kto zapłaci za to, że on nie robi tego, co on umie, do czego jest świetnie przygotowany? Tylko dlatego, że oni musieli dać jakichś zupełnych baranów, którzy nauczą się. Nauczą się? Nie, państwa tak się nie uczy. No ale tego, że właściwie nie ma innej możliwości dzisiaj, panie profesorze. No, uznali, że potrzebują swoich i się nauczą. No i co? I my, obywatele, musimy za to płacić. Nie mówili o tym w kampanii wyborczej, że zniszczą Polskę. Natomiast myślę, wspomina pan o tym, że fajnie, żeby w dyplomacji czy w sądownictwie była jakość, a nawet ostatnie przepychanki między szefem polskiej dyplomacji a szefem Ministerstwa Sprawiedliwości o to, jak traktować wniosek do Unii Europejskiej, to jest przecież w sekundę zmiana zdania. Widać, że polityka ma tam większe znaczenie niż merytoryka, po prostu. Oni nie mają twarzy, bo człowiek z twarzą nigdy takich rzeczy by nie zrobił, że sam sobie zaprzecza z miedzianym czołem i mówi, ja szanuję Unię Europejską, szanuję prawo europejskie, jestem przeciwko polexitowi, bo to, co robili Brytoni, no to otwarcie tam Boris Johnson mówił, że on tej Unii to nienawidzi, że Anglia sobie poradzi z jej możliwościami międzynarodowymi, ze wspólnotą brytyjską i tak dalej. Więcej zarobimy na handlu z Chinami, jeżeli będziemy... No, ale, bo to jest tak to, o czym wczoraj też Jerzy Ale on o tym ale mówił. Bo to było proste dla ludzi. Oni to zrozumieli właśnie w ten sposób. Będzie dobrze, bo Boris Johnson mówi, że będzie dobrze. A czy jest to prawdziwe, czy możemy to sprawdzić, to jest nieważne. To były proste hasła, które przekonały. Jerzy Sztur wczoraj wspominał dzisiaj, o tym, że dzisiaj też tłumy... Oszukali, dokładnie. I dzisiaj tłumy wychodzą w Londynie i mówią, słuchajcie, wróćmy. Nie wychodźmy, wróćmy, albo zostańmy po prostu. Natomiast zwracał Jerzy Sztur wczoraj uwagę na to, że to jest ta materia, o której my rozmawiamy nawet, jest tak trudna czasem dla dziennikarzy, czasem dla komentatorów. To już co powiedzieć o tych, którzy po prostu sobie na to patrzą. Nie da się tego właśnie w prostych słowach przełożyć na codzienne życie. Dlaczego Sąd Najwyższy jest taki ważny? Wytłumaczyć to Polakowi, tak po prostu. Jakby podskórnie chwytamy to z samej nazwy, najwyższy, czyli ostateczny.
dla spraw, które się dzieją na tym padole ziemskim, jest to sąd ostateczny, można powiedzieć, w sprawach, które między nami się dzieją, więc z natury rzeczy ludzie mają szacunek do instytucji i myślę, że nie muszą na demonstracjach się wypowiadać, że oczekujemy, że to będą nie z jakiegoś tajnego nadania. Tacy, którzy douczą się, jak być się sędzią Sądu Najwyższego. Jestem absolutnie za tym, żeby powoływanie każdego sędziego Sądu Najwyższego, jak i konstytucyjnego, jak również i apelacyjnego, było transparentne, żeby były spory wokół tego, kto zostanie sędzią Sądu Najwyższego. Sam się awanturowałem jeszcze z końca lat 90. z kolegami z Europejskiej Federacji Komitetów Helsińskich. Dbajmy o to, żeby każdy nowy sędzia w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości był sprawdzony, żeby była rzeczywiście konkurencja, bo on jest sędzią praw człowieka, także moim, a Europejski Trybunał Praw Człowieka ma jurysdykcję wobec 815 milionów ludzi, więc ich władza jest olbrzymia. I niech to nie będą jakieś zakulisowe decyzje w Ministerstwie Sprawiedliwości jakiegoś państwa członkowskiego Rady Europy. To oczywiście, że to politycy przedstawiają, ale potem debata nad kandydatem musi być jawna, w sporze. Ona musi kosztować, bo oddajemy tym ludziom ważną cząstkę władzy. Myśli pan, że taka jawna debata, takie jawne wybieranie, takie jawne ocenianie, jawne jak w jakimś sensie edukowanie pozwoli zrozumieć później, dlaczego właśnie Sąd Najwyższy to jest oczywiście najistotniejsza rzecz? I dlatego każdy policjant amerykański doskonale rozumie, co to jest konstytucja. I jak się jemu nie trzeba tłumaczyć, moja konstytucja mi daje to prawo, nie możesz tu wkroczyć. I on sam to wie. Czy zdarzają się naruszenia? Oczywiście, że zdarzają się. Staramy się, żeby ruch drogowy był odpowiednio uregulowany, żeby było, drogi były oznakowane i żeby kierowcy przestrzegali przepisów, ale naruszają je, bo czasami jest to silniejsze od człowieka. Czasami biologia zaśnie i tak dalej. Natomiast myślę, wspomina pan o Stanach Zjednoczonych dzisiaj, bo jest sporo analogii. Dzisiaj jak Trump wywala dziennikarza z Białego Domu, zabiera mu akredytację tylko za to, że zadaje pytanie i nagle okazuje się, że cała nadzieja jest właśnie w sądzie, że można mieć Trumpa, można mieć Kaczyńskiego, ale przychodzi taki moment, w którym sędzia mówi, przekroczył pan swoje granice. Jest pan najważniejszą osobą w państwie, ale tutaj przekroczył pan granice, więc panie dziennikarzu, oddajemy legitymację, zapraszamy do Białego Domu. W Polsce też? Nadzieja w sądach? W Polsce obserwuję, że patologicznie jest wykorzystywana instytucja RODO, czyli tego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. RODO jest kompletna ściana dla każdego, kto chce mieć, także dla badań naukowych. RODO nie odnosi się do badań naukowych. Ja prowadząc badania, prowadząc prace magisterskie moich studentów, widzę, że odbijają się od ściany. Być może dlatego, że moi magistranci, że jest napisane, że piszą u mnie pracę magisterską. I co, że Rzepliński tego nie wpuszczamy? Tak, to ich nie wpuszczamy? Być może, nie wiem, ale inni też nie mówią, że są poważne kłopoty z tym. Instytucja, która ma, ale w dzisiejszych czasach, ja nie wiem, czy to RODO było potrzebne, Facebook tak naprawdę tak zniszczył wszelkie osłony prywatności każdego z nas i możliwości i pojemność komputerów, które zwłaszcza mają Amerykanie i Chińczycy, że przecież ta rozmowa nasza też gdzieś jest zarejestrowana. Każde słowo i każdemu słowu algorytm przypisuje pewną wartość. I na to nie mamy żadnego wpływu. Powoli tak zacząłem sobie to uświadamiać i się bać. Ale z drugiej strony namawiam do tego, żeby widzowie nas słuchali i oglądali. Tak. I pokonujemy jakby tą barierę. I dyskutujemy również o tym i myślę, że co jest system, czyli to, co te wielkie korporacje elektroniczne zrobiły. One próbują czasami reperować się. Wiadomo, że nie dają rady, bo uruchomiony został golem, którego nie sposób zatrzymać. Tak szybko. To musi działać, bo jeżeli się zatrzymają, to konkurencja wygra. I nawet Europejski Trybunał, nawet Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jest do pewnego stopnia bezbronny wobec trylionów przekazów komunikacyjnych
które się dokonują praktycznie każdego dnia. No co z tym można zrobić? A to jest rejestrowane, analizowane, punktowane i coraz więcej o nas wiedzą. No a ja mówię do siebie, no i co z tego? Możesz mnie zabić. I to wszystko. Profesor Andrzej Rzepliński, były szef Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję. Poszło w świat, także na Facebooka. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jak zawsze z szacunkiem pozostaję. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Kłaniam się bardzo.